thank you very much indeed for the way, the friendly way you received us. Szczerze wyrażony, tak przyjaznym przyjęciem, jakiego tu doznałem od Państwa. I think what came as a big surprise. Jest to dla mnie duża niespodzianka. Together with you now. Także znajduje się tutaj co Państwa. What my objective with visiting Poland, of course, is to familiarize myself with a lot of activities you have been very actively engaged. Celem mojej wizyty w Polsce jest zapoznanie się z różnorodną działalnością, szczególnie Polskiego Czerwonego Krzyża. And in the last two days, I was ordered to meet the Minister for Foreign Affairs. W ciągu ostatnich dwóch dni miałem spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. And this morning, the Minister for Administration and Digitalization. And we discussed a lot about problems which we share in common, not only but inside the Poland, but also globally. Omawialiśmy wiele spraw, które dzieją się zarówno w Polsce, w Polsce Czerwonym Krzyżem, ale również na świecie, w związku z sytuacją humanitarną. Well, of course, before coming here, I was briefed about a lot of activities which we have been engaged in. Zanim przybyłem do Polski, już dowiadywałem się o różnych działaniach prowadzonych przez Polskę Czerwony Krzyż. And I was very happy that the government is very much aware of your active participation in the different activities in the I jestem zadowolony, że dużo się mówi i dużo się wie o działaniach CZK. And I was encouraged by your words to commit themselves to support activities of the Polish. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zdecydowana wspierać CZK w jego działaniach. That is not only activities inside Europe, inside Poland, but also outside Poland. Chodzi nie tylko o działania na terenie kraju, ale również poza jego granicami. Well, I know, of course, you have a very strong volunteer network. Wiem, że tu jest bardzo silna sieć wolontariatu. I quickly looked at the statistics, which says that you have 124,000 volunteers. 124,000 volunteers w PSK, jak zorientowałem się ze statystyk. One third of them are young volunteers. I szczególnie dużą rolę odgrywają tu młodzi wolontariusze. Zresztą widać tutaj. So, well, you are already active, but in the years to come, I'm sure you'll be getting more and more active. Jestem pewien, że w nadchodzących latach ta aktywność będzie jeszcze większa. Well, after meeting different people after arrival in Warsaw, I was given a question about Red Cross Red Crescent involvement in civilian situations. W czasie spotkań, już dość licznie, jakie miałem w Polsce, pytano mnie często, co robi Federacja Międzynarodowa w związku z tragiczną sytuacją w Syrii. Well, I was very much strongly impressed with humanitarian concern. I bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie troska o aspekt humanitarny tego konfliktu. Well, of course, the problem is not only to us, but it's a worldwide problem. Oczywiście problem dotyczy nie tylko nas, ruchu międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, ale również całej wspólnoty międzynarodowej. Well, I told you that we are different from most other, or even UN or NGOs, because we have certain principles which we share with all. 187 national societies. Tak, z jednej strony mamy ONZ, różne jego agendy i inne organizacje humanitarne, ale my mamy jako Ruch Czerwonego Krzyża 7 podstawowych zasad, których przestrzegamy. That makes a lot of difference from others. I to odróżnia nas trochę, a nawet znacznie, od innych organizacji charytatywnych czy humanitarnych. Well, just to put an example, one small country in the Caribbean, Haiti, was hit by major earthquake. Kiedy wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło niewielki kraj, jakim jest Haiti. And over 120 national societies, they just came in, bringing in. Ponad 120 stowarzyszeń krajowych przybyło tam z pomocą humanitarną. And one year later, my own country, Japan, was hit by a major earthquake. Rok później, moja ojczyzna Japonia została dotknięta wielkim kataklizmem, jakim było tsunami. That also caused an accident of a nuclear power plant. I oczywiście wtedy również była poważna awaria, właśnie katastrofa w siłowni nuklearnej. But after 2.5 years since the earthquake took place, still around 300,000 people are living in temporary.
ponad 2,5 roku, ponad 300 tysięcy ludzi w całej okolicy żyje jeszcze w tymczasowych i schronach. On that occasion again, he received assistance from what about 90. I wówczas otrzymaliśmy po tej katastrofie pomoc od ponad 90 stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Księżyca. Including Polish Red Cross and Łącznie z Polskim Czerwonym Krzyżem. Solidarity demonstrated by you. I bardzo cenimy solidarność okazaną przez nas. Yesterday I told during our meeting one episode which dates back to 1919. Wczoraj w czasie naszej debaty opowiedziałem o pewnym zdarzeniu, które sięga roku 1919. But after the revolution in Russia, there were quite few Polish people stranded in Siberia. W wyniku rewolucji w Rosji, a zwłaszcza na Syberii, znalazło się bardzo wielu Polaków. And among them there were quite a few were orphans, so that they had nobody to look after. Wobec ciężkich warunków było tam też dużo sierot, ludzi, dzieci, które nie miały nikogo, kto mógłby się nimi opiekować. So, well, the Japanese Red Cross decided to accept these orphans because there's no chance to go directly back to. Ponieważ dzieci nie mogły wrócić do Polski, Japoński Czerwony Krzyż zgodził się je przyjąć. But the total number was 750. Tak, liczba tych dzieci 750. So they were brought to Japan. Zostały przetransportowane do Japonii. And after they became healthy again, it was in fact. A gdy wyzdrowiały i odzyskały siły, umożliwiono im powrót do Polski. But this story was not remembered by many people both in the Poland. Niewiele osób pamiętało o tych wydarzeniach, czy to w Polsce, czy w Japonii. Because of the difficult political situation, but after the war, I don't remember in which year, Japanese ambassador stationed. Ale już po II wojnie światowej, 1993. I don't remember which year. 1993. Ale w roku 1993, więc już wiele lat po II wojnie światowej. Japanese ambassador by chance found that there was still was some. Ambasador Japonii trafił na informację. Ex-orphans was still alive. Dawnych. Beneficjenta pomocy Japońskiego Czerwonego Krzyża jeszcze żyjących w Polsce. So they decided to invite them to. Postanowił zaprosić te osoby do ambasady. And well, one appeared on wheelchair and one accompanied. Jedna jechała na wózku inwalidzkim, ktoś, która z nim prowadziła wnuczka czy wnuczkę. But three of them visited Japan after. Troje z nich zostało zaproszonych do Japonii, gdzie akurat nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi w Kobe, bodajże 95 rok. Well, earthquake of Kobe and the city expressed the sympathy for the victims of the earthquake. So it was a very warming episode and everybody in the Japanese Red Cross will remember this episode. Ten epizod był też pamiętany i ci ludzie w bardzo już podeszłym wieku nawet pocieszali dzieci, które utraciły rodziców, czy które były w trudnej sytuacji po tym kataklizmie. So your National Society has been delivering a lot of their extensive humanitarian services and help all these services. Wasze stowarzyszenie świadczy usługi humanitarne w naszym zakresie. And those who received the assistance remember all kindnesses from you. Ci, którzy otrzymali tę pomoc, na pewno będą pamiętali o tych gestach solidarności z naszej strony. International Federation is a symbol of solidarity of national societies. Międzynarodowa Federacja linkuje wszystkie stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. And of course, we have been working very closely with each other. Staramy się współpracować ściśle z każdym z tych stowarzyszeń. As quoted by General of the branch. Well, sometimes we work very closely with our sister organization. Również z bratnią organizacją, jaką jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. This is case in Syria. Tak, to jest właśnie przypadek obecny w Syrii. But in other similar situation, of course, we work very closely with each other. W podobnych sytuacjach staramy się współpracować z miejscowymi stowarzyszeniami krajowymi. So I hope that this close relationship between the national societies, between national society, international federation,
and ISRC will continue to grow. Mam nadzieję, że będzie się nasilała ta współpraca między Federacją Międzynarodową i NKCK oraz poszczególnymi stowarzyszeniami krajowymi, w tym Polskim Czerwonym Krzyżu. So today I'm very happy that I could well, at least see, you know, I can see at least part of the activities. Teraz jestem szczęśliwy, że mogę przyjrzeć się bliżej, z bliska działalności PCK. What was a great well, merit, advantage of the commission for it was that we have friends, colleagues. I to, że jesteśmy w Czerwonym Krzyżu, również na szeregu Księżyca, jest dla nas też bardzo korzystne, bo poznajemy tak wiele różnych aspektów życia w różnych krajach. So I'd like to express once again my sincere appreciation for your warm. Jeszcze raz dziękuję za tak ciepłe przyjęcie. So thank you very much. Dziękuję.